Dzisiaj 1 marca, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Nachodzi mnie pewna refleksja, która nieodzownie tyczy się tego zdjęcia. Zdjęcia dwóch partyzantów zgrupowanych u błyskawica majora Józefa Kurasia Ognia. Panowie zostali uchwyceni podczas patrolu gdzieś na górskich szlakach. Podążają w jednym kierunku. Dla niektórych może być to przenośne, dla niektórych może być to fakt. Podążają w kierunku wolnej Polski. Idee, które zostały w nich zaszczepione, idee, które kierowały ich życiem, były proste. Nie były to wzniosłe i można by tak powiedzieć, bogobojne, boguchwalne kierunki. Jedyna wartość, która przyświecała wszystkim żołnierzom wyklętym, to była upragniona wolność. Wracając do dzisiejszego święta, mnie osobiście razi to, co się z nim dzieje. Z roku na rok traci ono na sile. Dlaczego? Według mnie traci na sile dlatego, ponieważ oddolne inicjatywy są przywłaszczane przez organy państwowe, są niedopuszczane do wydźwięku społecznego. Nie zwracając na to uwagę i udzielając się przez kilkanaście lat dużych przedsięwzięciach związanych z żołnierzami wyklętymi czy historią najnowszą Rzeczypospolitej, postanowiłem podjąć się pracy u podstaw, podjąć się pracy, która ma dotrzeć do młodej osoby i pomóc jej zrozumieć to, co jest tak naprawdę wartościami nadrzędnymi, to, co skrywa historia losów i życia żołnierzy wyklętych. Nie byli to superbohaterowie, nie byli to święci, nie były to osoby bez skazy. Byli to tacy sami ludzie jak my, którzy stawali przed wyborami. Ale jedna różnica, która była między nimi a nami, to to, że dla nich wartość była świętością. Z przykrością muszę stwierdzić, że dla nas niestety nie.